Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Kobiecy wywiad bojowy. W dzisiejszym odcinku typu Archeo opowiadam o kobietach wywiadowczyniach w organizacji bojowej PPS oraz w Legionach Polskich. Uważam, że tym paniom należy się odrębny odcinek podcastu. Historia zwykle o nich milczy, nic jednak w tym dziwnego. W końcu tematyka polskich służb wywiadowczych w organizacjach bojowych także jest bardzo zapomniana, a szkoda. A gdy na świecie powstawał i rozwijał się ruch emancypacyjny, to znaczy ruch o prawa kobiet, najpierw polityczne, to na ziemiach polskich, pozostających pod zaborami, polskie kobiety miały inne problemy i na równi z mężczyznami brały udział w zmaganiach z zaborcą na początku XX wieku. Do czasów I wojny światowej działania kobiet nie miały charakteru masowego, dopiero Wielka Wojna spowodowała wzrost liczby organizacji kobiecych, stawiających sobie za cel odzyskanie niepodległości. W ten sposób kobieta będąca do tej pory w większości krajów całkowicie podporządkowana mężczyźnie stawała do walki nie tylko na tak zwanym froncie domowym, wychowując przyszłych żołnierzy, ale również bezpośrednio uczestniczyła w walce. Z tego też powodu natychmiast po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze. I właśnie o tych dzielnych kobietach dziś opowiem, w ten sposób składając im należny hołd. W tym odcinku dowiesz się o kobietach bojowcach z organizacji bojowej PPS, kobietach kurierkach oraz kobietach wywiadowczyniach z oddziału wywiadowczego 1 Brygady Legionów. Zamachach, w których brały bezpośredni udział kobiety. Pracy wywiadowczyń i kurierek na linii frontu. Organizacji żeńskiego ruchu wywiadowczego przed I wojną światową. Realiach pracy wywiadowczej kobiet żołnierzy w czasie Wielkiej Wojny. Oraz o organizacjach kobiet polskich poza liniami frontu. Zaś transkrypcję tego odcinka podcastu znajdziesz na blogu typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl, gdzie serdecznie Cię zapraszam. A jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania lub sugestie, to napisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Zaczynamy! Bojowczynie. Mam nadzieję, iż pamiętasz, jak dobrze zorganizowany był pod względem konspiracyjnym system biura centralnego, czyli Wydziału Bojowego Organizacji Bojowej PPS. Przypomnę, iż było ono ciągle w ruchu i każdego dnia miało inny adres, a jego zdobycie też nie było najłatwiejsze. Jeśli chcesz się zapoznać z tym systemem bliżej, to zapraszam do odcinka 028 Ślad Bojowca oraz 030 Organizacja Bojowej Organizacji. Omawiając ten system, nie powiedziałem Ci, że nad jego prawidłowym funkcjonowaniem czuwały kierowniczki tegoż biura centralnego, spośród których najbardziej zasłużonymi były Cezaryna Kozakiewiczówna, Aleksandra Szczerbińska pseudonim Olga i Maria Wojczyńska pseudonim Maruszka. Warto tutaj zaznaczyć, iż największe zaangażowanie kobiet w działalność bojową miało miejsce w gorącym okresie przedwojny pierwszoświatowej, czyli rewolucji 1905 roku, która przetoczyła się również przez ziemie polskie zaboru rosyjskiego, to znaczy w Kongresówce. Niepełne dane o sądach wojennych pozwalają ocenić, iż przed Warszawskim Okręgowym Sądem Wojennym oraz przed Tymczasowym Sądem Wojennym w Łodzi w latach 1907-1909 Moskale postawili około 100 kobiet. Co do trzeciej ich części, nie znamy żadnych danych o wyroku. O 1/4 wiemy, że sąd wojenny je uniewinnił, pozostałe zaś otrzymały karę śmierci, katorgę lub osiedlenie na Syberii. Thank you.
Mówiąc o czuwaniu nad właściwym działaniem systemu konspiracyjnego, można odnieść wrażenie, że nie była to robota zbyt aktywna. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim w przypadku ruchomego adresu trzeba było uważać, czy przypadkiem filerzy z ochranki nie ciągną się za poszczególnymi bojowcami udającymi się na spotkanie w wydziale bojowym. Zaś podczas akcji zwanych eksami, od słowa ekspropriacja, czyli skoków na kasę, kobiety również brały w nich udział, nie rzucając się w oczy żandarmom. Ponadto kobiety pracowały we wszystkich nielegalnych drukarniach partyjnych i były niezastąpione w robocie agitacyjnej. W tej zaś był jeden dział, który specjalnie był obsadzony przez kobiety. Był to dział najtrudniejszy, czyli agitacja wśród wojska. W Warszawie zorganizowano nawet specjalną drukarnię dla wydawania nielegalnego czasopisma Saudackiej Doli. Tą kierowały kobiety, których nazwisk nie znamy. PPS powołała nawet do życia odrębną organizację, tak zwaną Wojenną Organizację Warszawskiego Okręgu Wojennego. Do pracy tej zgłosiło się wiele kobiet. Niestety, warunki ścisłej konspiracji, które specjalnie obowiązywały, nie pozwalają nam dzisiaj odtworzyć pełnej listy osób pracujących w WOW. Znamy jedynie niektóre. Helena Bujwidówna, pierwsza kobieta z dyplomem weterynaryjnym w Polsce, ba, nawet sam Piłsudski, przyznał jej prawo poborów i funkcji podporucznika lekarza weterynaryjnego i korzystania z odznak oficerskich na czapce, bez prawa używania innych odznak oficerskich, oraz Julia Hawłowska, Julia Czyż, Maria Fręklowa, Zofia Gruszczyńska, Maria Jandzińska, Aleksandra Jastrzębska, Ewa Kasprowicz, Małka Kowalska, Fajga Lebenhartz, Pelagia Makarowa, Zofia Mroczko, Maria Nawrot, Helena Strzelecka i wiele, wiele innych. Poza tym kobiety nielegalnie transportowały znaczne ilości broni. Te młode dziewczyny nazywano wówczas dromaderkami, gdyż przenosiły na sobie niebezpieczną przesyłkę. Szyły specjalne, szerokie pasy, którymi się obwiązywały. Wkładały do nich broń, amunicję lub dynamit, a na to nakładały ubranie. No trzeba przyznać, że ówczesna moda, obszerne płaszcze, peleryny, długie spódnice i gorsety znacznie tę pracę ułatwiały. I radziły sobie one świetnie w każdej sytuacji. Poza dromaderkami świetnie działały również techniczki, zwane niekiedy technikierkami. Zajmowały się one przechowywaniem, konserwacją, a bywało, że i przewożeniem broni potrzebnej do akcji bojowych. Ponadto rozpoznawały miejsca planowanego zamachu oraz śledziły i przeprowadzały wywiady na temat konkretnych osób, celów zamachów organizacji bojowej. W centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 7, znajdował się punkt przerzutowy broni prowadzony przez Marię Paszkowską pseudonim Gintra, a na przykład jednym z dwóch centralnych składów broni zorganizowanym pod Częstochową kierowała Józefa Rodziewiczówna pseudonim Wanda. Funkcjonowało również wiele lokalnych składów broni, przy czym z przyczyn organizacyjnych większość z nich znajdowała się w okolicach Warszawy, w Grodzisku, Pruszkowie, Tworkach i koło Brudna. Początkowo kierowała nimi Lucyna Żukowska, a później zadanie to przejęła Aleksandra Szczerbińska. Kobiety w organizacji bojowej przeprowadzały również zamachy. W zasadzie to dwa, gdyż unikano w polskim ruchu rewolucyjnym narażania kobiet na uczestnictwo, na bezpośrednie uczestnictwo w samym akcie zabijania. Najgłośniejszy z nich skierowany był przeciwko Georgijewowi Antonowi Skałonowi. Piastował on w Warszawie centralne stanowisko rządowe. Co spowodowało, że postanowiono go zabić? Był wyjątkowo okrutny wobec tych Polaków, którzy mieli nastawienie rewolucyjne. Może zacytuję fragment jego listu do zaprzyjaźnionego polityka rosyjskiego Piotra Stołypina. Walczyć z atakami terrorystycznymi rewolucjonistów, wedle mego zdania, można tylko przy pomocy jeszcze mocniejszego terroru ze strony władz rządowych. To jest drogą urzeczywistnienia w pełnej mierze artykułu 12 stanu wojennego, aż do zastosowania kary śmierci bez wyroku sądowego. Wiedział, co robi i wyjątkowo umiejętnie zwodził zamachowców.
W związku z tym postanowiono zwabić Scallona w miejsce wybrane przez bojowców. W tym celu wynajęto mieszkanie przy ulicy Natolińskiej w Warszawie, które miało bardzo duży balkon. Zamieszkały w nim trzy młode kobiety. Wanda Krachelska, pseudonim Alina, Zofia Owczarkówna, pseudonim Marysia oraz Albertyna Helbertówna, pseudonim Albertyna i Laleczka. Jednak to nie balkon był najważniejszym powodem wynajęcia tego mieszkania. Był istotny, ale pod numerem 9 mieszkał poseł Cesarstwa Niemieckiego, wicekonsul baron Lerchefeld. 14 sierpnia 1906 roku Michał Trzos, bojowiec z OB, w przebraniu oficera Gwardii Cesarskiej, publicznie spoliczkował niemieckiego barona. Następnie spokojnie wsiadł do dorożki i odjechał. W ten sposób organizacja bojowa doprowadziła do incydentu dyplomatycznego, na który generał-gubernator warszawski Scallon musiał odpowiedzieć. Jak? Musiał przeprosić oficjalnie niemieckiego dyplomatę. I 18 sierpnia udał się na wizytę do barona. Wracając, wsiadł do dorożki i przejeżdżając pod znanym ci już balkonem, w jego kierunku zaczęły spadać bomby. Zostały one już wcześniej przygotowane i zgromadzone na balkonie. Łącznie było 6 bomb, a kobiety zdążyły zrzucić 4. Pomimo tego Scallon nie zginął i umarł w 1914 roku śmiercią naturalną we Warszawie. Co zawiodło? Po pierwsze, konstrukcja bomb. Co prawda dwie wybuchły i raniły dwóch kozaków oraz spowodowały lekką kontuzję w okolicy prawego ucha generała, ale ich siła rażenia pozostawiała wiele do życzenia. Po drugie, zawiodło wyszkolenie, a konkretnie celność. Ona pozostawiała wiele do życzenia. Jak to się skończyło dla naszych zamachowczyń? Zdołały one zbiec z miejsca akcji. Krachelska uciekła do Galicji, gdzie przez fikcyjne małżeństwo uzyskała obywatelstwo austriackie, dzięki czemu uniknęła deportacji do Rosji. Zresztą zatarg pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją o jej wydanie stał się nawet powodem dyplomatycznego skandalu. Wytoczono jej proces przed krakowskim sądem, ale mimo przyznania się do winy została uniewinniona, a w przyszłości wyszła za mąż za Tytusa Filipowicza. Tym razem już to nie była fikcja. A we wrześniu 1942 roku wraz z Zofią Kossak-Szczucką powołała Społeczny Komitet Pomocy Ludności Żydowskiej, znany jako Komitet imienia Konrada Rzegoty, który działał do grudnia 1942 roku. W tym czasie komitet obejmował pomocą około 180 osób, w tym 70% stanowiły dzieci. Nie weszła jednak w skład działającej od grudnia 1942 Rady Pomocy Żydom Rzegota. Udzielała jednak wsparcia około 60 podopiecznym Związku Syndykalistów Polskich, zaś osobiście pomagała rodzinie Rosenbergów z Łodzi oraz lekarce z Lipców Szwarcowej, która uciekła z Umschlagsplatzu w Warszawie. Zmarła w Warszawie w 1968 roku. Albertyna Helbertówna w dniu zamachu miała 16 lat i była jedyną uczestniczką, której ochranka nie zdołała zidentyfikować. W okresie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej, również pomagała w akcji pomocy Żydom i zmarła w Warszawie również w roku 1968. Zaś Owczarkówna kilka miesięcy po zamachu podjęła kolejną, tym razem jednak bierną, nieudaną próbę zgładzenia generał-gubernatora Scallona wraz m.in. z Cezaryną Kozakiewiczówną. Tym razem w Wilnie. Następnie w styczniu 1908 roku wzięła udział w nieudanym zamachu na pocztę na stacji kolejowej Sokołów Podlaski. Bojowcy zabili dwóch funkcjonariuszy i wycofali się do Siedlec. Wkrótce zostali aresztowani. Owczarkównę osadzono w Cytadeli, a na skutek zastosowanej prowokacji policyjnej wyszedł na jaw jej udział w zamachu na Scallona. W czerwcu 1908 skazana została dwukrotnie na karę śmierci oraz na 10 lat katorgi za przynależność do organizacji bojowej PPS. Jednak dzięki interwencji adwokata Stanisława Patka wyrok został zamieniony na bezterminową katorgę poprzedzoną uwięzieniem w osławionych Butyrkach w Moskwie. Do Polski wróciła po rewolucji lutowej 1917 roku. Zmarła w roku 1940.
Powiedziałem również o drugim kobiecym zamachu bombowym na generała żandarmerii Lwa Uthoffa w 1909 roku. Kobiecym, gdyż czynnie uczestniczyła w nim Faustyna Mokrzycka, pseudonim Barbara. Była nauczycielką i literatką. Nie zdołano jednak zabić generała, a od wybuchu bomb śmierć poniosło wiele osób postronnych, jeszcze więcej było rannych. Faustyna uciekła przed ochranką do Galicji, ale nie udało jej się uciec od koszmarów i sumienia. I kilka miesięcy po zamachu zażyła truciznę i opuściła ten świat. Legionówki. I możemy już przejść do broszurki wydanej w okresie Polski międzywojennej w ramach czasopisma Uniwersum, rok trzeci, numer 97. Roman Halny, Aleksandra Piłsudska, komendantka wywiadu kobiecego. To o kobietach, wywiadowcach i kurierkach doby Wielkiej Wojny. Szara kolumna kobiet, żołnierzy, w karnym szeregu stanęła przed komendantem. Każda z nich miała za sobą ofiarną, najeżoną niebezpieczeństwami przeszłość bojową. Spełniały najuciążliwszą rolę żołnierza wywiadowcy. Na szlaku tajnych wywiadów nie miały towarzyszy. Samotnie przedzierały się przez linię frontu, samotnie brnęły przez lasy i pola pełne poświstów kul i pękających szrapneli. Docierają też do rozmaitych miejscowości leżących na linii obstrzału wrogów, dostarczają polskiej komendzie cennych wiadomości dotyczących rozmieszczenia sił nieprzyjaciela. W karnym szeregu wywiadowczyń, obok 20-letnich młodych twarzy, widnieją głowy siwych 65-letnich kurierek. U czoła bohaterskiej kolumny, w szarym strzeleckim mundurze, stoi komendantka kobiecego oddziału wywiadowczego pierwszej brygady, obywatelka Ola Szczerbińska, późniejsza marszałkowa Piłsudska. Przerwę na chwilę, gdyż styl pana Halnego jest lekko hagiograficzny. Szczerbińska nigdy nie była komendantką oddziału kobiecego, a jedynie kierowniczką pododdziału żeńskiego oddziału wywiadowczego, o którym opowiadałem ci w odcinku OSS 035 Służby Legionowe, który zwany był również żeńskim oddziałem kuriersko-wywiadowczym. Cytuję dalej. Piłsudski krótko po żołniersku przemówił. Strasznym jest dla każdego żołnierza moment pierwszego boju. Wy nie znacie tego uczucia, ale chłopcy idą ramię przy ramieniu w otwarty bój. Są między swymi. Wy idziecie samotnie wśród obcych wam ludzi i narażacie się na najcięższą niż żołnierska śmierć. I nigdy nie zaznacie radości, jaką daje masowe zwycięstwo. Ciężar odpowiedzialnej trudnej pracy wywiadowczej spadał w okresie walk legionowych głównie na barki kobiece. Wysyłane na zwiady o nieprzyjacielu szybko i sprawnie dostarczają wiadomości o rozmieszczeniu wojsk rosyjskich, o pogłoskach krążących wśród ludności na temat siły liczebnej Moskali, ich uzbrojenia. Ciężko zdobyte wiadomości notowały dokładnie w pamięci, gdyż każda notatka znaleziona przy ewentualnej rewizji równała się wyrokowi śmierci. W miarę ustalania się frontu, gdy Austriacy coraz dobitniej starali się wycisnąć piętno swojej władzy na polskim żołnierzu, praca wywiadowczyń stawała się coraz cięższą. W okresie walk pozycyjnych wobec obostrzonych i unormowanych praw wojennych wydawało się niepodobieństwem przedostać się na tereny operacyjne. Rozrzucone oddziały polskie tracą łączność, zrywa się kontakt z Warszawą i placówkami walki na ziemiach Rosji. Wówczas to w całej pełni okazała się bojowa użyteczność wywiadu kobiecego. Rekrutowały się przeważnie z oddziałów Związku Strzeleckiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, drużyn i innych polskich formacji wojskowych. Walery Sławek, podkreślając zasługi obywatelki Oli Szczerbińskiej jako wywiadowczyni, tak mówił o niej. Jej przeszłość polityczna, jej oswojenie się z niebezpieczeństwem, jej rady i wskazówki udzielane kurierkom, jej wysokie poczucie obowiązku ochotniczej służby dla ojczyzny dawały kurierkom, z których wiele zostało odznaczonych krzyżem virtuti militari, moralne oparcie i wydobycie z siebie maksimum tego napięcia, jakiego ta służba wymagała.
W tym miejscu jedynie nadmieniam, iż towarzyszka Ola wstąpiła do organizacji bojowej po jej utworzeniu w październiku 1905 roku. Powierzono jej bardzo poważne i zarazem niebezpieczne zadania. Została bowiem jedną z kierowniczek Biura Centralnego Organizacji Bojowej. W zakres jej obowiązków wchodziło wyszukiwanie odpowiedniego lokalu na zebrania członków organizacji bojowej, tak aby nie wzbudzać podejrzeń żandarmerii i policji. Sprawowała również kontrolę nad tak zwanym biurem paszportowym, specjalizującym się w praniu paszportów. Polegało ono na wywabianiu pisma urzędowego z dokumentu, na miejsce którego wpisywano nowe dane, a następnie przystawiano stosowne pieczątki. Tak spreparowane dokumenty były potem wykorzystywane przez działaczy konspiracyjnych. A gdy zorganizowano wydział techniczny przy oddziale bojowym, to powierzono jej kierownictwo nad centralnymi składami broni w Warszawie, o czym już mówiłem. Dlatego cytuję dalej. Był rok 1908. Został właśnie opracowany plan zbrojnego napadu na pociąg przewożący pieniądze rządowe. Akcją, która miała miejsce pod Bezdanami, kierował Józef Piłsudski. Ola przygotowała grunt dla opracowanego napadu, czyniąc różne wywiady i wożąc broń towarzyszom wchodzącym w skład grupy zamachowców. Następnie zaś jej rola miała polegać na ukryciu zdobytych pieniędzy i na przewiezieniu ich za granicę. Oddano jej do dyspozycji Jerzego Sawickiego i Annę Mielnikową, pseudonim Aniuta. Mieli oni towarzyszyć i pomagać Oli w wykonaniu trudnego przedsięwzięcia. W ten sposób, mimo straszliwego zmęczenia, szczęśliwie dotarła ona na miejsce przeznaczenia i przywiozła swój ciężar towarzyszom przebywającym w Galicji. W Galicji przystępuje Ola do prac przygotowawczych Polskiego Ruchu Zbrojnego. Jest instruktorką kobiecego oddziału wywiadowczego w Związku Strzeleckim. Zaznajamia przyszłe kurierki z metodami pracy konspiracyjnej, a w roku 1914 obejmuje komendę nad kobiecą służbą wywiadowczą. Przejdę teraz do krótkiego omówienia tego, co było dalej, a czego nie ma w tej broszurce. Jest za to we wspomnieniach napisanych przez Aleksandrę Piłsudską. W kwietniu 1915 roku rozkazem komendanta oddział wywiadowczy pierwszej brygady został rozwiązany. Kurierki rozproszyły się, ale nie zrezygnowały z aktywności niepodległościowej. Niektórym co prawda chodziło po głowie, aby zaangażować się w walki na froncie, ale przeciwny był temu sam Piłsudski. W takiej sytuacji Szczerbińska, przyszła Piłsudska, nie chcąc pozostać bierną, powróciła do niepodległościowej działalności w ramach struktur PPS i wraz z inną towarzyszką nawiązała w Dąbrowie stosunki z miejscowym PPS oraz Ligą Kobiet Pogotowia Wojennego. Ligę Kobiet powołano do życia w Warszawie w kwietniu 1913 roku. Stanowiła ona pewną alternatywną wobec istniejących już żeńskich oddziałów strzeleckich formę uczestnictwa kobiet w ruchu niepodległościowym. Organizacja ta odegrała ważną rolę w akcji propagandowej w kongresówce, mającej na celu pozyskanie polskiej społeczności dla idei niepodległościowej oraz w zapewnieniu pomocy materialnej legionistom. Równocześnie Szczerbińska działała w powołanej jesienią 1914 roku Polskiej Organizacji Wojskowej, przeznaczonej do działań dywersyjnych przeciwko wojskom rosyjskim. To właśnie kurierki z oddziału wywiadowczego pierwszej brygady podtrzymywały kontakt POW z pierwszą brygadą, przewożąc przez front rozkazy od komendanta, zarówno pierwszej brygady Legionów, jak i POW, do Warszawy i dostarczając mu wiadomości zwrotne. Ola pomagała przy rekrutacji nowych członków do POW i tym właśnie zwróciła uwagę policji niemieckiej. W rezultacie w listopadzie 1915 roku została aresztowana właśnie pod zarzutem uprawiania agitacji za werbunkiem do organizacji nielegalnej znanej pod nazwą POW. I jak pisze już Halny, w roku 1916 aresztowana przez Niemców, tym razem pod bagnetami pruskich junkrów, ponownie przekracza bramę więzienia na Pawiaku. Dzień 5 listopada 1916 roku, proklamujący niepodległość Polski, otwiera przed Olą wrota obozu. I krótka uwaga historyczna. 5 listopada 1916 roku cesarz Niemiec i cesarz Austro-Węgier ogłosili wspólną odezwę zapowiadającą utworzenie państwa polskiego pozostającego w sojuszu z obydwoma mocarstwami.
Z punktu widzenia Niemiec była to budowa planu tzw. Mitteleuropy, czyli szeregu niewielkich państw narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, całkowicie zależnych od Niemiec. Ten akt faktycznie nie skutkował osiągnięciem niepodległości, ale był ostatecznym złamaniem antypolskiej współpracy trzech zaborców i stworzył administracyjne fundamenty pod odrodzenie Polski. Kobiety żołnierze, obok służby wywiadowczej, prowadziły nieraz służbę zwyczajnego szeregowca. Niektóre przechodziły później na służbę w szpitalach polowych lub prowianturach. Myślę, że warto w tym miejscu dodać, iż jeszcze przed wybuchem wojny program szkolenia oddziałów żeńskich w Związku Strzeleckim był nastawiony głównie na zdobycie umiejętności wywiadowczych, zaś szkolenie oddziałów żeńskich polskich drużyn strzeleckich było zdominowane przez specjalność sanitarną. Pierwsza wywiadowczyni kadrówki. Późnym wieczorem 6 sierpnia 1914 roku Zofia Zawiszanka otrzymała od porucznika Świętopełka rozkaz zbadania terenu w okolicy Jędrzejowa, dokąd wkrótce miały wyruszyć pierwsze oddziały strzeleckie. Jej raport miał być jeszcze przed północą wręczony komendzie brygady w Miechowie. Wynająwszy bryczkę z parą tęgich koni, ruszyła w drogę z obywatelem Sępem, który miał odwieźć raport. W smugach świtu zamajaczyły w oddali wieże klasztoru w Jędrzejowie. Na szczęście w mieście tem nie było już ani jednego Moskala. Obywatel Sęp zawiózł natychmiast radosną wieść. Około południa wpadł do Jędrzejowa pierwszy kawaleryjski patrol Beliniaków. Zawiszanka promienieje ze szczęścia na widok swoich. Następnie w Suchedniowie zakłada stację wywiadowczą i wraca do Kielc. Mała potyczka, jaka miała miejsce w Kielcach, odbyła się na oczach obywatelki Zofii. Zamknięta przez 3 dni w mieszkaniu podczas chwilowego powrotu Moskali, drżała o swoich. Dociera do niej wieść, że strzelcy stoją w Korzecku i dostaje się tam. I wkrótce zawołano Zawiszankę do obywatela Świętopełka. Na zielonej trawie rozłożono mapę. Komendant, Piłsudski, leżał wzdłuż mapy i studiował ją pilnie. Obok przykucnął Świętopełk i wymieniał nazwy miejscowości, do których Zawiszanka miała dotrzeć. A ona powtarzała w kółko nazwy miast i wsi, przez które przyjdzie jej brnąć samotnie. Myślę, że nie od parady będzie wspomnieć, iż w 1917 roku Piłsudski odznaczył 20 kurierek odznaką pierwszej brygady za wierną służbę. Za służbę w oddziale wywiadowczym kurierki zostały również poddane do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari. Dowództwo oddziału wywiadowczego wskazało 7 nazwisk do tego najwyższego orderu wojennego. Władysława Długoszowa, Wanda Filipkowska, Waleria Golińska, Felicja Klempińska, Maria Korniłowiczówna, Maria Richterówna, Maria Turzyma. Krzyżem Walecznym zaś odznaczono 17 kurierek. Zaś po odzyskaniu niepodległości utworzono Ochotniczą Legię Kobiet oraz Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, wywiadowców, researcherów, analityków, bezpieczników, strategów biznesowych oraz każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. I niezmiennie pozostaję na stanowisku, iż praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii oraz taktyki działań. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, no to zapraszam Cię na dalsze audycje. A jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Być może chciałbyś się ze mną podzielić jakimiś pytaniami lub sugestiami. Przypominam, że możesz to zrobić pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. I mam do Ciebie ogromną prośbę.
poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. A w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służby mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. I zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe Facebooka, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu albo po prostu na blogu. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!